Dzieci tak właśnie też poznają meleczka od razu. I zarówno mogą go dotknąć, bo on jest... Taki no to jest facet, tak? Ja, to jest facet, bo ma rogi. Aha. A pozostałe trzy to owieczki, ponieważ to jest najstarsza, to jest Besia. Besia urodziła dwie owieczki. Czarną Mesię i białą Hesię. Natomiast Mesia też została mamą i Mesia urodziła Melka. Czyli teraz pytanie, kim jest Besia dla Melka? Matką! Brawo! Po czym ona tam chodzi, bo właściwie tam jest deseczka. Ja nie widzę. Jest deseczka, wiesz, jest takie jakby półeczka. Aha. Na kwiaty tu była kiedyś. Aha. Natomiast teraz okazuje się, że barany, tak jak kozy, są też skoczne i dlatego, o, właśnie, jak nie jedna, nawet we trzy tam potrafią stać. Ale on kozą czeka, żebyś go wzięła tak, na ręce. Tak, no znowu, no bo to jest no. Nasz przytulas, kochany. Nie? Meluś, chodź bliżej, chodź do mnie. A co tu dzieci mogą robić? No dowiadują się, co one mają na sobie. Nie sierść, nie jakieś tam futerko, tylko wełna. I tu mają możliwość zobaczyć rzeczywiście ta wełna w pierwszej postaci. Później pokazuje im wełnę obciętą, bo takie owieczki się dwa razy w ciągu roku obcina. No a później razem dochodzimy do tego, co z tą wełną trzeba zrobić, żeby powstały nitki. Ale wiesz co, ty tam masz dwa plejty, które są tkane ręcznie. Tak. Ja to już zdążyła uwidzieć, z tą frędzlą, nie? Wypatrzyła to. No, to tam też pójdziemy sobie za chwilę. A dodatkowo jeszcze oglądają króliczki, kozy, zaglądamy do kurnika, dowiadujemy się, który ptak zniósł jakie jajo, jakiej wielkości, jakiego koloru. Także jest to takie ABC życia na wsi, pracy w gospodarstwie, co jedzą zwierzęta, jak żyją, jak mieszkają. Widzę, że one sam też mogą grać w kosza, ja? W wolnych chwilach. Jak się nie dziwocie na nie. No. Słuchaj, bo sam widzę, że sam są ławeczki, a może na kolanach królika, to co sam dziecka mogą robić? No, w głównej mierze najbardziej się cieszą z tego, że mogą pogłaskać króliczka, bo są to już nasi wychowankowie. 7 króliczków się nam urodziło w tym roku. Same dziewczyny. Także tutaj jest zaprzyjaźnianie się ze króliczkami. Ale też dowiadujemy się, co to jest siano, co to jest słoma. Bo okazuje się, że dzieci tego nie wiedzą. No i na przykładzie tego, co mamy pod nogami, słomę i siano, no i mówimy różnicę. A ja też nie wiem. No nie, nie wierzę. No dobra, to jest siano, to jest słoma. To jest siano, to jest słoma, tak jest. Sianem zwierzęta karmimy, natomiast słoma to jest ta część ze zbóż, czyli łodyga. I to służy do tego, żeby w boksach i w pomieszczeniach było. No miały Kaj, chodzi do haźla. No nie spać na tym, bo to jest też ciepłe, izoluje od wilgoci. Także tak jak my mamy w łóżku przyjemny, miękki materac, tak zwierzętom zapewniamy właśnie w tej postaci takie materacyki. Myśmy kiedyś spali na struzakach. Struzak to jest od słoma, nie? Tak, albo sienniki, to zaś no, było z siana. No. No i tutaj rozwiązujemy, co się kryje w tych wszystkich słoiczkach. Od kukurydzy przez pszenica, owies, słonecznik, rzepak i tak dalej, i tak dalej. Czyli dziecka muszą zgadywać, ja? Tak, zgadujemy. Niektóre są dla nich łatwe, no niektóre są zagadką. Pozostałe rozwiązujemy wspólnie. Ty, a ty tam masz takie dwie tablice. Co na tych tablicach? To są stałe, że tam pisze, czy tam dziecka coś piszą? To jest takie, żeby nawiązać rozmowę z dziećmi, co jedzą zwierzęta, dlaczego piją wodę, tylko wodę i są zdrowe i nic im nie potrzeba więcej. No i ta różnica między tym, co wymieniłyśmy przed chwilą. A następnie z tego pomieszczenia przechodzimy dalej. Przechodzimy do pomieszczenia, które nazywa się kurnik. O, no to powiedz, to idziemy. One urosną, czy...? Nie, to są kozy miniaturki. I tutaj są dwie, Milusia i Memusia. Bardzo przyjazne. No i mieszkają w zagrodzie już od roku. A dziecka je mogą co? Halać, mogą czy, nakarmić, czy... pogłaskać, jeżeli do nas podejdą. Ty, a czy ty dojesz takie małe kozy? Bo... Nie, one nie dają mleka, jedynie tyle, że nakarmić swoje potomstwo. Aha. No fajnie, a wiele mają roków? Rok? Czy więcej? Nie, ta ma 3, a ta ma 4 lata. Czyli co, dziecka sobie też mogą pooglądać kozy,
z bliska, patio też ani mnie nie użarła. Co to mają na tych uszach takie fajne? To są kolczyki, to jest identyfikacja. Każde gospodarstwo prowadzi rejestr swoich zwierząt. No. No tak jak dzieci mają książeczkę zdrowia, tak ja. My jako gospodarze zakładamy Aha. taką księgę stada i tam wpisujemy poszczególne numery danych zwierząt i prowadzimy identyfikację, od kogo kupiliśmy, które zwierzę ma potomstwo i tak dalej, i tak dalej. Aha, czyli żeście są dwuosobowe stado dziążki.